zawalony przez nas początek spotkania. Przegrywamy 2-0, zero zaangażowania z naszej strony. Mnóstwo indywidualnych akcji, gdzie nigdy tak nie gramy. Chcieliśmy wyjść, pokazać charakter, dać siebie wszystko. Myślę, że każdy, który zszedł z boiska z naszej drużyny, może przybić sobie w piątkę, popatrzeć się prosto w oczy i powiedzieć, że daliśmy z siebie 100, nawet może można powiedzieć 110%. Ani z gry obronnej szczególnie, ale z ofensywnej również. Jak nie ma zaangażowania na 100%, to się nie da grać. To zawsze to będzie wyglądało beznadziejnie i tu dzisiaj bardzo słaba nasza postawa. Bez jednego zawodnika. Na hali to jest makabryczna sytuacja. Nie mieliśmy nikogo na zmianie, także zagraliśmy 40 minut, można powiedzieć, w osłabieniu, bo nie mieliśmy nawet chwili, żeby zejść, odpocząć.
wcześniej było wiadomo, że bardzo ciężko będzie zdobyć to pierwsze miejsce. U zawodników, łącznie ze mną, oczywiście spadła ta motywacja. Ale to nie jest tłumaczenie, bo to jest zachowanie takie nie do końca godne sportowca. Gdybyśmy sprawili tu niespodziankę, to też troszeczkę na życzenie przeciwnika, który może troszeczkę zlekceważył, może troszeczkę też nie na serio podszedł do tego spotkania, też już stracili szansę na mistrzostwo, także wiele czynników się na to złożyło, że dzisiaj przegraliśmy, ale jedną bramką możemy być z tego dumni.